chodziłem w piątek, przechodziłem na drugą stronę, chciałem przejść w tym miejscu i straż mieszka szła i mnie zatrzymała. Powiedziała, chciała dać mi mandat za przejście. Tłumaczyłem, że tu nie mamy chodnika i że musimy jakoś przechodzić. Ale i tak mnie to skutkowało, chcieli dać mandat, to odmówiłem i sądem mnie wystraszyli. I mam dostać teraz właśnie wezwanie do sądu. Temat braku chodnika został już poruszany podczas naszej sesji w gminie już dwa razy, ale jak widać, no nie poskutkowało to, tak? Pan burmistrz miał złożyć tam wniosek do powiatu, ale też nic nie widać. Po rozmowach z uczniami mogę stwierdzić, że uczniowie mojej szkoły gnębieni nie są. Jeżeli mówilibyśmy o gnębieniu, no to byłoby to uporczywe działanie ze strony Straży Miejskiej w celu karania uczniów zespołu szkół zawodowych, którzy przechodzą nieprawidłowo przez jezdnię. Nie mogę powiedzieć, że uczniowie są gnębieni, co nie oznacza, że nie ma problemu. Bo problem jest dosyć istotny. Uczniowie wychodząc z terenu zespołu szkół zawodowych nie mają możliwości, a idąc w kierunku ulicy Kraszewskiego, nie mają możliwości swobodnego dojścia do przejścia dla pieszych, które jest przy ulicy Kraszewskiego. Ponieważ nie ma chodnika po naszej stronie ulicy. Dlatego skracają sobie drogę i przechodzą z posesji szkoły przez na drugą stronę ulicy Szpitalnej, tam gdzie jest chodnik. Natomiast problem jest dosyć głębszy, bo brak tego chodnika utrudnia życie nie tylko moim uczniom, ale także mieszkańcom miasta z ulicy Kraszewskiego. Dlatego, że szczególnie w niedzielę często byłem świadkiem, mając zajęcia w szkole, że mieszkańcy ulicy Kraszewskiego, którzy idą do kościoła, nie przechodzą przez przejście dla pieszych i idą po rozpadającym się chodniku ulicą Szpitalną, tylko bardzo często idą ulicą, gdyż nie mają chodnika po swojej prawej stronie. I pierwsze prawidłowe przejście to pierwsze jest prawidłowe przejście jest przy ulicy Sienkiewicza, przy straży pożarnej. I muszę powiedzieć, że bardzo często się zdarza rzeczywiście, gdzie starsi ludzie no, tak naprawdę łamią prawo, tak? No bo idą ulicą. Tyle, że Straż Miejska tego nie widzi, bo w niedzielę ani w soboty nie pracuje. Proponuję, aby przyjechali w niedzielę, w godzinach, kiedy odbywają się msze i zobaczyli, w jaki sposób mieszkańcy tego miasta poruszają się po ulicy Szpitalnej. Natomiast kwestia tego, w jaki sposób moi czy nasi uczniowie przechodzą przez ulicę, no cóż, nie będą iść po trawie czy po błocie, tak jak to ostatnio panowie ze Straży Miejskiej, czy państwo ze Straży Miejskiej, chcąc udowodnić, że podobno chodnik tam istnieje, udali się tym niby chodnikiem do przejścia dla pieszych, żeby nie wiem co chcieli udowodnić, tak? To, że chodnik tam jest, którego nie ma, żeby przejść przez przejście dla pieszych przy ulicy Kraszewskiego. Dla mnie to jest po prostu śmieszne działanie, próba zarobienia chyba marnych pieniędzy dla budżetu miasta i ukaranie najłatwiej, ukaranie tych osób, które najłatwiej ukarać. No bo ucznia najłatwiej ukarać. Na szczęście niektórzy uczniowie odmówili przyjęcia mandatu. Sprawa prawdopodobnie skończy się w sądzie i tam będzie można wyjaśnić kwestię tego, wolno czy nie wolno przechodzić przez ulicę, gdy dojście do przejścia dla pieszych jest utrudnione. Dzień dobry, ja dzwonię w imieniu Węgrzewo TV, śmierzyńskie moje nazwisko. Czy z panem komendantem można? Tak, no. Robimy taki materiał w tej chwili dotyczący przechodzenia przez ulicę Szpitalną przez uczniów i tam wasz patrol no, ostatnio udzielił kilku mandatów dla uczniów, że przechodzą w miejscu niedozwolonym. No i jeden z uczniów odmówi przyjęcia tego mandatu. Pan powtórzy, że na
nasz patrol co zrobił? No nałożył, nakłada mandaty na uczniów, którzy przechodzą. Nie nałożył ani jednego mandatu, pan ma jakieś złe wieści. No takie informacje dostaliśmy. Nie nałożył żadnego mandatu, jeden uczniom rzeczywiście miał przejść przez przyjezdnię, nie przeszedł przez jezdnię, chciał pokazać na swoim, w związku z tym kieruje sprawę, wniosek do sądu na tego ucznia. Statka służbowa sporządzona przez to, jeszcze tam nauczyciel jakąś negatywną rolę odegrał w tym wszystkim, pokazywał jak się lekceważy funkcjonariuszy Straży Miejskiej, także to jeszcze to odrębne jest postępowanie, będzie pewnie w tym starostwo coś tam zostanie powiadomione, a tutaj jest kierowany wniosek do sądu. W związku z tym nie mogę panu udzielać informacji w sądzie, będzie pan mógł ewentualnie coś tam się dowiedzieć, jeżeli coś będą chcieli powiedzieć w tym temacie. W sprawach, gdzie się prowadzi dochodzenie, nie mogę udzielać postronnym, nawet gazecie. Udzielam informacji. No odmówił, został poproszony, żeby jak reszta uczniów poszedł na przejście, pokazywał, chciał się popisać, że on nie będzie chodził. Mój strażnik go zabrał do dyrektora. Na rozmowę nie było dyrektora, włączył się w to nauczyciel, z tego co tam słyszałem, jakiś pan Igor, już nie pamiętam nazwiska, nie chcę, bo nie byłem świadkiem tego. W każdym razie mam notatkę służbową, prowadzimy postępowanie w sprawie, po prostu wniosek do sądu zgodnie z artykułami, zgodnie z ustawą. Rozumiem. A o samym fakcie tego przejścia, czyli w jaki sposób było zgłaszane to dalej, tak, do burmistrza, czy że faktycznie istnieje tam problem z tym przejściem, coś takiego robiliście? Nie, to ulica burmistrza to jest droga powiatowa, także to, a przejście nie myśmy zrobili, my nie jesteśmy od infrastruktury, nie my malujemy pasy, nie my stawiamy znaki. Rozumiem. Tak, my jesteśmy tylko od egzekwowania przepisów. Rozumiem. Dziękuję bardzo, dziękuję. Proszę, do widzenia. Cóż, tego tematu naprawdę można powiedzieć, że nie ma. Został wywołany przez incydent spowodowany przez ucznia zespołu szkół zawodowych, przy udziale oczywiście Straży Miejskiej, gdzie no, prawdopodobnie doszło do takiego przypadku, gdzie uczeń przeszedł drogę w niedozwolonym miejscu. Powiem tak, na tej drodze nie pamiętam, żebyśmy mieli w swoich statystykach jakikolwiek wypadek. Prawdą jest też, że jest to droga publiczna i powinna być wyposażona w odpowiednią ilość przejść dla pieszych. W dniu dzisiejszym dokonałem oględzin tego miejsca. Panem dyrektorem zarządu dróg skonsultowałem tą sprawę i okazuje się, że jest możliwość wybudowania, czy urządzenia, przepraszam, przejścia dla pieszych vis-a-vis wejścia do szkoły. Nie znaczy to, że ten problem będzie tylko w ten sposób rozwiązany. Mam nadzieję, że w okresie wakacyjnym wykonamy chodnik wzdłuż prowadzonego placu budowy przez węgorzewskiego przedsiębiorcę obok szkoły. Jest tam rezerwa pasa drogowego i miejsce nawet zwyczajowo uczęszczane przez przechodniów, tak, wydeptana ścieżka. I myślę, że do końca wakacji urządzimy również tam chodnik i zapewnimy, czy damy możliwość legalnego poruszania się w obrębie szkoły, tak, przez uczniów szkoły i tudzież innych pieszych użytkowników dróg.